Dzień dobry. Witam Was tym razem na mapie Finlandia. A może ponownie. Nie pamiętam, straciłem rachubę. No i będę tutaj strzelał czołgi. Ten jeszcze nie. To jest taki sygnalizacyjny strzał, żeby wszyscy wiedzieli, że jadę. Niech się boją. A już jest 2P. Niedobrze. Niedobrze. Bitwa jest z 3 punktami do przejęcia, jak widać na minimapie. Ja oczywiście jadę na punkt C, bo lubię. I od razu na pierwszą z brzegu miejscówkę. Na górze pokazał się T-34-85, który do mnie strzela bezczelnie. No i niestety schował mi się tam za tą skałą. A ja poczekam na niego. Mam chwilę czasu. Znowu do mnie strzelił, a ja do niego za darmo. Mógłby się przestać wygłupiać. Ja nie mam tyle amunicji, żeby strzelać na wiwat. No, uparty jest. Nie chce się wystawić. Teraz? A i tylko trafienie. No nic, nie będę tutaj się z nim bawił, bo to szkoda czasu i amunicji. Podjadę bliżej na następne, na tą miejscówkę, gdzie chciałem od razu jechać. No, pokazał się średni czołg, ciężki czołg. Ten średniak to jest. Gdzie on jest? Tu jest, to jest Pantera D. Ładnie bokiem, niestety chyba musiał mnie grać zauważyć i się obrócił przodem, teraz będzie ciężko. I jeszcze mi lufę rozwalił. Na szczęście dla mnie się boi i się wycofuje. Ja naprawiam działo. Trochę go straszę KM-em. No i poprawka. Szczęśliwie uszkodzony zamek działa, na chwilę będzie spokój z nim. Jeszcze raz, tym razem za nic. No niech pokaże to zielone. Jeszcze raz i znowu za nic. Zmieniam trochę pozycję, żeby nie miał za łatwo z celowaniem, bo się już pewnie naprawił. Znowu za nic. I znowu za nic. I znowu za nic. A ten tu co? On nie widzi mnie. No i nie zobaczy. A ja wracam do tej Pantery. Przekładnia mnie uszkodziła. W końcu krytyczne. Załoganci w wieży uszkodzeni. Uszkodzeni i pierścień. Poprawka. No i dokończona Pantera D. A tu mi wyjechał Tygrys 2P. Jedna szansa. Nie skorzystałem z niej. Za to Tygrys skorzystał ze swojej szansy. No trudno. Tym razem Tygrys E i też będę jechał w to samo miejsce. Co prawda tam już od nas drużynowy przejmuje punkt. No ale jest tak daleko sam wysunięty. Trzeba by mu pomóc. Punktu B pilnują inni drużynowi i niestety straciliśmy A. Tu mi się pojazdy popodświetlały, tam jest Sturer Emil, łatwy cel, ale niestety zanim dojechałem na to wzniesienie, to już byli pochowani. Tu nasz 2P, poszedł sobie kolega latać. Niestety nic się tutaj nie pokazało na tej drodze. Za to do punktu C dojeżdża ten Tygrys 2P.
No i trzeba tam jechać, pomóc naszemu. I znowu na miejscówkę. No i jest ten morderca moich tygrysów. Proszę bardzo. U góry jest East 1. A tu jest T-34-85 za domkiem. No trzeba poczekać, aż się pokaże. Pierwszy strzał za nic. Ja odbijam jego strzał. Tu mi się pokazuje z drugiej strony domku. Teraz dopiero. Przedobrzył kolega, przedobrzył. No, pokaż no się. Trochę podcofam, żeby mu pomóc. Strzał i ściągnięty tecie. Ten IS-1 u góry tam ostrzeliwuje naszych, ale nie jest zagrożeniem dla punktu. Za to do punktu B podjeżdża coraz więcej przeciwników i tu już trzeba się zainteresować tą stroną. Jeszcze tutaj rzut oka, czy mi coś nie wyjedzie. No raczej nie. No i znowu jest Tygrys 2P. Tym razem ściągnięty na hita. Chyba tu już nic nie będzie. Obracam się z powrotem w stronę punktu C. Nasz pojazd tam zginął i do punktu podjeżdża Tygrys H1. I Benz, proszę bardzo. A z drugiej strony jest Komet, który do mnie strzelił. Oddałem mu, a jakże. Jesteśmy kwita. No i jest M4A1. Ta M4 stoi tam na tym przesmyku między A a B. Jest schowany za skałą. Ja tu nie bardzo mam jak go namierzyć. On jest za nisko i ja jestem za nisko. Od dołu coś będzie do mnie za chwilę podjeżdżać. No. Trafienie w KM to mi nic nie daje. Kończę przeładowanie. Jak on nie chce się pokazać, no to ja podjadę sobie tutaj trochę wyżej. I może złapię jakąś porządną. Jakiś porządny strzał. Proszę, M4 do mnie strzela, ja strzelam do niego i ściągnięty. A tu przyjechał do mnie kolega Panterą A. Takim drogim czołgiem. No, ściągnął mi gąsienicę. Ja nie będę marnował strzału na, żeby go detrakować. Rozwaliłem mu działo. I jakiś drużynowy go skończył, dostałem asystę, a T-30-84-5 dostał strzała, który był przygotowany na tą panterę. Nie wiem dlaczego, ale nasi ciągle nie przejmują B. A my mamy lekkie tyły. Tam znowu jest jakiś średni czołg. Tu przy mnie stoi jakiś ciężki czołg. No nic. Trzeba próbować. Tego średniaka odpuszczam. Zainteresuję się najpierw tym ciężarem. To jest Tygrys H1. Garnek. No tak, proszę bardzo. Prościutko we wizjer i za nic strzał. Przeładowanie i powoli podjeżdżam, próbuję go tutaj wyłapać za tą skałą. Jeszcze raz w garnek.
I tym razem już tygrysa nie ma. Tam coś podjechało do nas na respa. Zaraz pewnie będziemy C tracili, bo tam coś mignęło. No ale ja spróbuję tutaj objechać ten średni czołg. Może się nasi w końcu wezmą za przejmowanie B. No, nie zdążyłem, już go ktoś ściągnął. Za to po lewej stronie będę miał teraz pojazdy, które wyjeżdżają z respa. Tutaj nic nie ma, ale z tej strony jest M4A3 ściągnięty na hita i podjadę sobie bliżej. Tracimy punkt C, na szczęście drużynowy któryś przejmuje A, więc się wyrówna sytuacja. No i w końcu zaczynają przejmować punkt B. I tu z respa wyjechał T-38485, rykoszet od przedniej płyty. Teraz muszę się chować za tymi skałkami i czekać na przeładowanie. No kolega podjechał pod lufę i dostał bułę. A mi z tyłu sztuk 3G uszkodził załogantów wieży i pierścień. No i teraz zrobiłem błąd, bo zamiast puścić dym i uciekać, to postanowiłem czekać na przeładowanie i odbić jego strzał, ale się nie udało. No i ostatni pojazd. To jest Pantera G. Straciliśmy punkt C, więc znowu muszę jechać na tą stronę i próbować go przejąć. Tam z górki od strony B dojeżdżają dwa nasze pojazdy pod C. A to się okazało, że to SDKFZ nam przejął naszego kapa. Tu chciałem strzelać, no ale pojazd się schował, nie było sensu. A coś nasi nie mogą sobie z tym SDKFZ-em poradzić. Ja podjeżdżam, żeby złapać go na celownik. No i w końcu jest. Wy nie chcecie, no to ja ściągnę. Na punkt już nie będę jechał. Mam nadzieję, że sobie dadzą radę z przejęciem. Odzyskaliśmy przewagę. Przeciwnicy nie mają żadnego punktu, więc już teraz będzie szybko szło. I jeszcze próbuję upolować samolot. Ale gadziny powiedziały, że nic z tego i skończyły bitwę. Ja dostałem za ten mecz stalowego Hirosa i z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć!